Rozpocznij. Cześć kochani, ja mam na imię Dorota, to jest mój kanał Dorota's Freaks i witam was gorąco w kolejnym dniu projektu Halloween. W projekcie Halloween ja oczywiście pokazuję wam moje pomysły na charakteryzację właśnie związane z Halloween. I na samym początku października zapowiedziałam wam, że niedziele będą troszeczkę inne, bardziej na luzie. I dzisiaj zdecydowanie tak właśnie będzie. Pojawi się kolejny gość na moim kanale. Gość absolutnie wyjątkowy i bliski mojemu sercu. A będzie to Michał Strychowski, znany pewnie przede wszystkim tym z was, którzy śledzili konkurs Face Awards Polska. Jest świetnym artystą, makijażystą i fotografem, a prywatnie świetnym człowiekiem i bardzo się lubimy. Ponieważ stwierdziłam, że może to być troszeczkę nudne, jeśli Michał przyjdzie i po prostu będziemy robić na sobie charakteryzację, więc za obopólną zgodą stwierdziliśmy, że zrobimy challenge. Gdyby tego było mało, będą to dwa challenge. Czy poszło nam dobrze, a raczej jak bardzo źle nam poszło, zobaczycie za chwilę. A tymczasem chciałabym wam jeszcze bardzo, bardzo podziękować za wasze zaangażowanie w konkurs Projekt Halloween w tym tygodniu. O wynikach konkursu dowiecie się tuż przed końcem filmiku, dlatego bądźcie czujni i cierpliwi. A wczoraj zadałam wam bardzo dziwne pytanie, jaki tytuł horroru opisuje wasze życie i o to, co odpowiedzieliście. Horror, który opisuje moje życie, to kiedy zgasną światła. W momencie, kiedy się na coś zamykam, czyli gaszę światło, dużo rzeczy zaczyna się psuć. Uśmiech. Koszmar minionego poniedziałku opowiadałby o niezapowiedzianej kartkówce na lekcji matematyki. Horror opisujący moje życie to IT 2017. Po prostu klub frajerów to moja grupa znajomych, hach. A dzisiaj zasugerujcie mi, jaki youtuber powinien pojawić się na moim kanale i w jaką postać powinnam go przemienić. A teraz zobaczcie, co tam z Michałem nawyrabialiśmy. Cześć kochani, i oto jestem. Dojechałam do Poznania i jestem tutaj z moim serdecznym przyjacielem Michałem Strychowskim. To jest mój gość specjalny. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to oczywiście wbijajcie do Michała na Instagrama. Na YouTube oczywiście wspieramy jego kanał, żeby pojawiało się tam po prostu więcej materiału, bo ja osobiście uwielbiam filmy Michała, uwielbiam jego charakteryzację. Co, Michał? Proszę jakąś deklarację tutaj zrobić. Tak, bo ten w sensie robię, będę robił, obiecuję. Będzie tak. Robił. Trzymamy go za słowo. Żeby nie było nudno i żeby nie były tutaj dwie piękne, wypasione charakteryzacje, bo oczywiście moglibyśmy to zrobić, ale to by było nudne. Takie nudne. Będzie challenge. To będzie chyba pierwszy w ogóle challenge na moim kanale, wiesz o tym? Mój też, ale nie na moim kanale. Zero doświadczenia, więc może być zabawnie. Tak, to będziemy challenge'owymi dziewicami. Ale oczywiście nie będą to zwykłe jakieś tam makijażowe challenge'e, to będą challenge'e halloweenowe. Tak. I będziemy tu oczywiście się charakteryzować. Będą to ekstremalne challenge'e i pierwszym challenge'em będzie... 10 minut w 10 minut. I pierwszym challenge'em będzie... Halloweenowy makijaż w 10 minut. Wychodzimy naprzeciw temu, co się może dziać w waszych domach zaraz przed imprezami halloweenowymi. A więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteście przeziębieni, macie L4, ale nagle wasza najlepsza paczka znajomych pisze: ej, słuchaj, za 10 minut wychodzimy na imprezę halloweenową, a ty mówisz: o kurczę, tylko 10 minut, a trzeba się przebrać, żeby wstęp do klubu był za darmo. Ale na szczęście jest Dorota z Freaks i mi pomoże. I my właśnie pomożemy wam zrobić taki makijaż halloweenowy last minute. No właśnie, żeby nie było zbyt prosto, to oczywiście utrudnimy sobie trochę zadanie, ponieważ mamy tutaj na karteczkach, widać te karteczki, o, tematy. Ostrość. Okay. Mamy tu właśnie te karteczki, z których będziemy losować tematy. Każdy z nas dostanie inny temat i będziemy musieli w 10 minut wykonać odpowiednią charakteryzację. Wcześniej dając sobie tylko minutę na wybranie kosmetyków. Przymerdam i niech Dorota... Na pierwsza? Tak, Dorota wylosuje pierwsza. Dobra, ja losuję i jeszcze nie otwieram. I ty też losuj. Dobra, będzie tak, dobra. Dobrze, się. Dobra, na 3-4, czekaj. Nie. Bo boję się, ty wiesz? Tak. 3-4. Zombie! Ja mam creepy doll. Zatej to postawię na lusterku. Ty, żebyś nie wspomniał. Co robię. W momencie znikamy dosłownie na u was sekundę, u nas minutę. Idziemy wybierać kosmetyki. Słuchajcie, formuła jest taka, że wybieramy sobie tutaj te kosmetyki, które będziemy w stanie znaleźć w minutę i tylko tym możemy
się posłużyć. Strzeliliśmy sobie w nogę, wiesz, w tym... Ale wiesz co, to jest zabawa, to jest challenge. W takim razie ja w tym momencie ustawiam minutnik na minutę. Boję się, nie, Michał, nie damy rady. Dobra. Czekaj, daj mi chwilę się. Dobra. Tak? Czekaj, ja muszę zerknąć, gdzie biegniemy, ty... Biegniemy tam. Dobra, ja w razie czego biegnę przez to. Pod krzesł. Dobra, 3, 2, 1 i start. Nie minęła minuta? Czekaj. Myślałam, że ja do swojej creepy doll wziąłem przede wszystkim paletkę róży i bronzerów. Tak, o, plus oczywiście czarny liner. Mam klej i rzęsy i czerwoną farbkę, nie wiem po co. Będziesz piękna laleczka. O, jeszcze mam podkład bardzo jesiątki. Ja ci zazdroszę tematu creepy doll. Wolałabym mieć creepy doll, bo jakoś ten zombie jak mi dzisiaj tak nie leży. Okej, okay, w trakcie naszych rozmów na backstage'u uznaliśmy, że jednak 10 minut dla takich fachowców jak my to jest za dużo zdecydowanie. I wy na pewno w domu nie macie 10 minut na makijaż, więc zrobimy to... 5, będzie 5. Nie, Michał, pożałujemy. Dobra, słuchajcie, zmieniam z 10 na 5 minut. Nie, bo Maria. Trzeba to jakoś tutaj postawić, tak żeby było widać w ogóle. Produktu. Dwa. Nie, Michał, jeden. czekaj, nie, Michał. Leci. Co? Michał, nie. Fuck. Michał, pożałujemy. Matko, to się nie rozdziera. Często masz takie sytuacje, że masz tylko... Nie gadaj o mnie! Ej, no słuchaj, ale zabawmy jakąś widownię. Myślę, że rozmową. Nasze... Naprawdę nie potrafisz jednocześnie mówić i robić? Nie. Oczywiście, że potrafię. I mam problem, ponieważ moje brwi są zbyt czarne, żeby kryjący podkład je przykrył. No to też właśnie widzisz. A ja nie mam tego problemu, ja mam swoje własne. Boże, ty się gąbeczką bawisz, a ja palcami. Albo w sumie rzeczywiście. Oh, fuck. Słuchaj, naprawdę. O, więc znam lepiej. Ej, czekaj, bo mi się telefon... O, czekaj, minęła minuta. Co? O, czekaj, jestem fajnie przygnita. Dobra. O, uszy. Tej, ja wiem, czego zapomniałem. Dobra, nieważne. Fuck! To jest okropne, słuchaj, powiem ci, makabra jakaś. Myślałam, że będzie łatwiej. Fuck! Dołeczki, robimy dołeczki. Ale będzie niechlujny. Dobra. Muszę być strasznie goścista. I brudna też mogła być w sumie, nie? Powiem ci, że... Pokaż telefon, ile tam... 3 minuty zostały. Ej, nie, wiesz co, to jest... To jest... Nie, ja mówiłam, że 10 minut będzie lepsze! Michał, cośmy zrobili! Czekaj, eyeliner leci. Fuck! Michał! Cię zamorduje. Czekaj. O, piękny nosek. Zgnity. Michał, ja nie znam twoich pędzli. Ja też nie. Michale. Michale, 2,5 minuty. Od te masa czasu. Teraz jeszcze zdążę ręce przykleić. O, fuck. Zły pędzel! Ja pierdolę, zły pędzel! Się wypipa. I co, ja myślałem, że ty jadę ten przeklinający, ale widzę, że... Ja wiesz, w stresie to... O Boże! Nie ma żadnej białej kredki przy sobie, nie? Bo ja żadnej nie wzięła, a bym się przydała.
Czekaj, może tym białym cieniem mi się uda coś tutaj przyklepać. Ja mam tą... podkład biały. Minuta 40. Bogę go troszkę? To nie będzie oszustwo? Wiesz, wiesz! To nie będzie oszustwo? Jak ja pozwalam, to wiesz. Dołeczki. Właśnie, zapomniałam o konturze. Zapomniałam o konturze. Jakiś pędzel do konturu. Nie, ten się przyda może kiedyś do pudru. Michał, czas? Nie widzę czasu. Uziwa. No dobra, nie zajmuj się. Minuta 10. Czasu, jak powiem ci, dla pułku wojska. Ale w sumie powiem ci, że mi wyszło chyba najgorzej. Ja nie wiem, ja na ciebie w ogóle nie patrzę, nie? Znaczy, ja na ciebie właśnie też. Ja będę miała niezłe zaskoczenie też. A jeszcze mamy czas na dopracowanie detali, słuchaj. No. I potem ludzie mają uwierzyć, że my charakteryzację robimy czasem 4 godziny, nie? Znaczy, słuchaj, jeżeli tyle potrafimy zrobić w 5 minut, gdzie jest ten klej, to słuchaj, ty w 30 sekund nie zdążę. No, nie widzę. Dobra, zaskoczy nas ten czas. Ty sobie rzęsy przykleisz naprawdę 30 sekund. Jesteś hardcore, powiem ci. Czyli powiem ci, że już widzę, że to nie wyjdzie. Nie, nie, nie. Coś czuję, że ten czas... Nierozstarte nie może być. A co ja zrobiłam? Pa. Zdążyłam krwi. Ale słuchajcie, powiem wam, że ja uważam naprawdę, że tak byśmy mogli iść na imprezę. Słuchaj, ja ci powiem, że 99% ludzi, których spotkasz na imprezie będą wyglądali lepiej od... Jeszcze bym sobie dołożyła krew tu gdzieś przy ustach, że zjadł mózg i uważam, że nie jest najgorzej, no. Słuchajcie, a jeżeli ktoś powie, że rzęs nie da się przykleić w 30 sekund, to... Ja jestem... To zrobiło na mnie największe wrażenie, słuchaj. To jest sobie nawet, nie da się. Nawet po linii, nie? Wow. Stwierdziliśmy jednogłośnie, że wyzwanie poszło fenomenalnie i że poszlibyśmy tak na imprezę. Ale to jeszcze nie koniec, mamy jeszcze drugie wyzwanie, bo uznaliśmy, że to oczywiście będzie za mało dla nas i chcemy jeszcze się pobawić razem z wami. Więc następne wyzwanie to będzie wyzwanie dla wszystkich tam was, studentów i bardzo biednych ludzi, których nie stać na lustro. Więc słuchajcie, robimy, zdążyliśmy się zmyć i przearanżować tło. Tak jest, bo przypomniało nam się, że mamy sztuczną pajęczynę. Teraz, oczywiście tak jak powiedzieliśmy wcześniej, wyzwanie makijaż bez lustra, także bez oszustw. Lusterka idą pre. I również oczywiście losujemy tematy i dajemy sobie również minutę na... Troszkę więcej. Teraz ja pierwszy losuję, ja pierwszy oczywiście. Losuję. Jako gość. Nie patrzę. Są nie tylko fajne tematy, powiem ci. Większość ona wymyśliła. Dobra, 3, 2, 1. Jezus, jest? Jest. Dobra. No słuchajcie, nie dawaliśmy sobie już tutaj ograniczeń czasowych, ale i tak dosyć szybko uwinęliśmy się z wyborem kosmetyków, bo co tu dużo myśleć. Ten wybór kosmetyków nie jest aż tak skomplikowany. Teraz będzie dużo trudniej. Michał, ustaw czas. Gdzie 10 mówię? Minut. 3, 2, nie. 1, start. Ja w ogóle w tym momencie używam mojego patentu, który w sumie nie jest wcale mój, ale no, żeby stworzyć sobie farbkę, używam pigmentów, które mam, Boże, bardzo od dawna, z Allegro. I mieszam je z podkładem. Dzięki temu zrobimy sobie kolorową farbkę. A ja używam swojego patentu. To znaczy? Biorę czerwoną i żółtą farbkę tłustą i sobie mieszam na mojej łapce. No, tak będzie za mało. Ci, wiesz nie co? Lubię się nie widzieć, Boże.
jak oglądałem, w sensie jak oglądałem te challenge bez lustra, to ja wiedziałem, że nie jest łatwo. Ej, co to jest? To jest ładne, to jest... Pigment z... Bo to nie jest broka, pigment to jest pigment. Z Glazera. Ładne to jest. Ale to zdecydowanie za dużo lata będzie brokat, matko jedyna. Tyle brokatu się marnuje, pigmentu. Czy w ogóle ten czas trzeba kontrolować? Nie wiem, czy robię dobrze. I nie śmiej się ze mnie! Nie, ja się zaśmiałam z tego, że ty się ze mnie nie śmiejesz. No bo to tobie idzie dobrze. Boże, dynia mam wrażenie jest trochę trudniejsza, nie wiem czy się ze mną skupisz. Wiesz co, ty po prostu... Ja jestem mięczakiem, wiem. Mięczakiem jesteś tak. Tak, no i słuchaj, ja już widzę, że ci idzie dobrze. Cicho. Czekaj, bo... Próbuję się skupić na tych liniach, żeby były proste. Zastanawiam się, czy... idę w dobrym kierunku, bo używam pędzelka wachlarzykowego i... Ja się zgubiłam, spojrzałam na ciebie i nie wiem, gdzie robiłam te paski. Oh, fuck, to by było. Ja tym w ogóle... Ty też zamykasz oczy, bo ja wolę zamykać oczy, niż patrzeć w jakąś dal tam. Nie. Ja pierniczę! Michał, dlaczego ty dobrze wyglądasz? Ty też dobrze wyglądasz. No, na pewno. Znaczy, ty też, w sensie ja nie wiem, jak ja wyglądam, ale... 2 minuty. Nie wiem, czy słyszałaś. Bardzo dobrze. No ja myślę, że już nic więcej nie możemy zrobić. Czyżbyśmy skończyli przed czasem? Ja muszę być piękną dyniką po prostu. Dobra, chwilka, bo została na 15 sekund. Mam nie. Na głowie. Aha, łatkę. Okej. Okay. Czyli zepsułem. Nie. Dobrze. Czekaj, bo jak chcę usłyszeć ten sygnał i dopiero wtedy mogę sobie wziąć... 4, 3, 2, 1. Ja się nie chcę zobaczyć. Idziemy na imprezę. Halloweenową. Będę królową balu, coś czuję. Tej! Ej! Tak się śmiałeś ze mnie, nie jest wcale tak źle. Ale powiem, że... Nie jest aż tak źle, u ciebie jest zajebiście. Bardzo dobrze. Ale... Nie! Powiem ci, że to twoje chyba bardziej mi się podoba. No, choć tak naprawdę... Ale jaki ten nos w ogóle, ja myślałam, że idę po tych liniach, gdzie wcześniej zrobiłam czarne. Ale spójrz na mój kontur. Pięknie. Nie wiem. A i ta gładka wygrywa wszystko. Ale motyw na stworzenie faktury stracha na wróble takim wachlarzykiem, słuchajcie. Myślę, że na pierwszy rzut oka widać, kim jesteśmy, więc to jest najważniejsze. Oczywiście, jak zawsze, jestem ciekawa, co wy sądzicie, więc pisujcie w komentarzach, kto z nas poradził sobie lepiej z tym bardzo mega trudnym zadaniem. Łatwo nie było. Nie, to jest zbyt profesjonalne. I taki jest finał naszego drugiego wyzwania. A jeśli jesteście ciekawi, jak zrobić taki kapelusz, to Michał chętnie wam to opowie na swoim kanale, ponieważ ma tutorial. Michał? Jak ci się podobały dzisiejsze wyzwania? Znaczy było super, ja jestem zaskoczony. Moja teza jest taka, że da się zrobić makijaż tak. Bez lustra. Makijaż halloweenowy, powiem ci, z takim tradycyjnym makijażem byłoby ciężko, dlatego mamy szczęście, że na tym kanale możemy sobie robić wszystko i możemy sobie pozwolić na takie szaleństwa. Dziękujemy wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Zachęcamy was do tego, żeby sobie trochę poszaleć, nie? Tak, i mam nadzieję, że udowodniliśmy wam, że da się. Nie ma rzeczy niemożliwych, że czujecie się zainspirowani. Jeszcze raz wam, kochani, dziękujemy, że chciało się wam dzisiaj z nami pobawić i być tutaj i poświęcić nam te parę minut swojego czasu cennego. Posyłamy wam buziaki i zapraszamy na kolejny odcinek projektu Halloween. Kochani, jesteście absolutnie cudowni, niesamowici, kreatywni. Dziękuję wam bardzo, że chce wam się działać. Wrzucacie swoje fotki.
tagujecie je, oznaczacie mnie, w ten sposób jestem w stanie lepiej po prostu do nich dotrzeć. W tym tygodniu poziom waszych prac jak zawsze był bardzo wysoki. Dziękuję wam. Oto kilka prac z tego tygodnia, które naprawdę bardzo doceniam i gdybym tylko mogła, to bym je również nagrodziła. Oto one. Ale ostatecznie nagroda w tym tygodniu wędruje do jedenastki. Za to, że wzięła co prawda dosyć popularny motyw, ale wykonała go w sposób bardzo kunsztowny i efektowny. Za to do ciebie, jedenastko, leci nagroda. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby subskrybować kanał Doroty, dawać łapkę w górę oczywiście, odwiedzać social media, no bo jak nie, to skończycie tak jak ja w reaktorze zapomnienia.